Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj odcinek o bardzo wyjątkowej destylarni, destylarnia Brookledy, a destylarnia położona na wyspie Isla nad jeziorem. To nie jest jezioro, tylko w zasadzie wcięcie się oceanu, ale nazwa brzmi jak jezioro, bo to jest Loch, czyli jezioro właśnie w języku Celtów, czyli w Geliku, Loch Indal. Po drugiej stronie jest destylarnia Bowmore. Sam Brookledy powstaje w 1881 roku, natomiast nas historia bardziej interesuje od roku 2000. Co się wtedy dzieje? Wtedy destylarnię, która nie działała, przejmuje grupa 25 inwestorów na czele z człowiekiem z Murraya McDavida, czyli od niezależnego butlera. Zresztą w magazynach przez najbliższe lata będą leżakować właśnie beczki, przepraszam, z różnych destylarni, których właścicielem jest niezależny butler Murray McDavid, i te beczki będą tam sobie leżakować. Jednocześnie zmienia się bardzo ważna rzecz, mianowicie przez Loch Indal przepływa wpław, jak mówi legenda, przepływa Jim McEwan, czyli człowiek odpowiedzialny wcześniej właśnie w Bowmore za produkcję whisky. Ten człowiek rewolucjonizuje absolutnie Brookledy. Powstają tam edycje niezwykłe, ciekawe, zmienia się bardzo dużo, zmienia się styl tej destylarni. Destylarnia, która była takim brzydkim kaczątkiem, nieznanym, nielubianym, niecenionym, zmienia się diametralnie, a kolejne edycje Brookledy podbijają rynki na całym świecie, są bardzo przyjemnie przyjmowane i większość rzeczy, która stamtąd wychodzi, jest bardzo lubiana. W Polsce od pewnego czasu też Brookledy staje się bardzo popularny, między innymi za sprawą wspaniałego ambasadora na polski rynek, czyli Mateusza Zabiegaja, który rozsławił tą markę w Polsce i bardzo szybko spowodował, że powstają i fankluby w Polsce tej marki. No oczywiście Mateusz mógłby robić cuda na kiju, gdyby nie to, że sama whisky jest znakomita, to pewnie nic by mu z tego nie wyszło. Natomiast połączenie tych dwóch czynników powoduje, że ta whisky w Polsce zaczyna być coraz słynniejsza. Brookledy produkuje, oprócz tego, że samego Brookledyka jest kilka edycji, to w ogóle produkuje trzy oddzielne linie. Jedna to jest Brookledy, to jest nietorfowa Ivy, czyli dość nietypowy produkt. Z drugiej strony jest Port Charlotte. To już jest torfowa whisky z tejże destylarni. Ona w cenie 40 ppm, czyli całkiem zacnie, ale to jest wszystko nic, bo oprócz tego jeszcze powstaje w tej destylarni prawdziwy potwór z piekieł, mianowicie Octomore. Octomore, proszę Państwa, whisky przepotężna, młoda bardzo, ale tym bardziej nasycona fenolami, dlatego że fenole z latami z beczki ulatują, a im młodsza torfowa whisky, tym tych fenoli odczuwalnych jest więcej. Teraz uwaga, te potężne whisky z Isla mają 30-40 ppm, czasami 60, ale to już są wyjątki. Natomiast proszę Państwa, Octomore najsłabszy ma 80 ppm, a najmocniejszy, uwaga, wersja 06.3 bodajże, to jest, uwaga, 258 ppm. Rzecz niewyobrażalna. Otwieracie butelkę, jeżeli macie spryskiwacze w pomieszczeniu, to natychmiast zaczyna system antypożarowy działać i spryskuje wszystko. W związku z tym ostrożnie, gdzie tą butelkę otwieracie. Potwór prawdziwy, zresztą o Octomore na pewno będzie jakiś odcinek. Niestety nie mam dostępu do tej najbardziej torfowej whisky, chociaż może uda mi się jakiegoś sampla jeszcze załatwić, żebyśmy mogli o niej sobie poopowiadać. Dzisiaj na stole Brookledy Classic Lady, czyli najbardziej klasyczna, najbardziej podstawowa wersja Brookledyka. Natomiast też jedna rzecz, która mi się niezwykle w Brookledyku podoba. O, poczekajcie, bo nie skończyłem o historii. Mianowicie parę lat po tym, jak tych 25 inwestorów kupuje, zmienia produkt, Jim McEwan tam działa cuda, to z czasem zmienia się o tyle, że oni rozsławiają tę destylarnię, ale
no, nie są w stanie na tym rynku sami się przebijać i rozwijać. Destylarnię kupuje Rémy Cointreau w 2012 roku bodajże, przepraszam, patrzę na ściągę, ale nie wiem, czy na szybko znajdę tą informację. Zweryfikujcie mnie najwyżej. Wydaje mi się, że to był 2012 rok. Przejmuje Brukledika Rémy Cointreau. Jim McEwan zostaje, co jest chyba najważniejszą ze wszystkich informacji. Natomiast no, dodatkowe środki, rynek już zbudowany przez Rémy Cointreau bardzo Brukledikowi pomaga. Natomiast Jim McEwan, niesamowity wizjoner, ale i pewnego rodzaju osoba niepokorna w tym środowisku whisky, twierdzi, że whisky musi być jak moda, musi zaskakiwać, musi być ciągle coś nowego, ciągle coś niepowtarzalnego i takie też buduje whisky. Bardzo szybko okazuje się, że Brukledich z tego niepozornego, brzydkiego kaczątka staje się destylarnią, która daje najwięcej pracy na Islay, ma największy stały zespół, co więcej, nawet ma własną linię do butelkowania. Często używa, najczęściej używa tylko szkockich słodów, coraz częściej używa również lokalnego jęczmienia. Niektórzy mówią, że to jest chwyt marketingowy, że to nic nie zmienia. Natomiast ci, którzy produkują to whisky, twierdzą, że jednak ma to wpływ. To już zostawiam waszemu osądowi. Ja zawsze uważam, że wolę się posłuchać tych osób, które jednak tam pracują, bo wydaje mi się, że jednak są mądrzejsi, bliżej są tej technologii i mogą wiedzieć więcej, chociaż oczywiście to może być gadka marketingowców. Zostawiam to waszej absolutnie opinii. To, co mi się niezwykle podoba, na każdym Brukledniku, na każdej butelce jest numer butelki. Jak ten numer wpiszecie na stronie Brukledika, wyskoczą wam wszystkie szczegółowe informacje, łącznie z tym, jaki jest użyty jęczmień, jakie były użyte beczki, które konkretnie beczki zostały użyte do stworzenia tej konkretnej butelki. Rzecz niesamowita, żadna inna destylarnia w tym momencie tak szczegółowych informacji nie daje. Co więcej, oni dawali jeszcze więcej informacji, ale uwaga! Skróciło im to SWA, Scotch Whisky Association, które wydawałoby się, że jest organem takim, że wręcz powinno przyklaskiwać takim pomysłom. A tu się okazało, że jednak stowarzyszenie, w której jest dużo innych destylarni, no nie podobało im się, że im rośnie taka konkurencja, która aż tyle informacji podaje i część tych informacji SWA im wycięło, ale Brukledich tutaj jest niepokorny i cały czas walczy, cały czas ma różne nowe pomysły, łącznie z tym, że wypuścił niedawno X4, czyli dla odmiany whisky destylowaną czterokrotnie. Ola Boga, w Szkocji, gdzie się destyluje dwukrotnie, nagle pojawia się whisky destylowana czterokrotnie. Na razie przyjęta dość chłodno, ale McEwan twierdzi, że ta whisky będzie znakomita za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Poczekamy, zobaczymy. Ja tam mu wierzę, facet wie, co mówi. Następna niesamowita rzecz odnośnie Brukledika. Bardzo rzadko się to zdarza, żeby destylarnia lała whisky do beczki o mocy beczki, a nie robiła wstępnej kastracji do poziomu jakiegoś 66-63%. Większość destylarni w Szkocji tak czyni i dopiero od tej mocy tam delikatnie sobie ta whisky spada w beczce. Natomiast Brukledich leje do beczek z taką mocą, z jaką wyprodukuje spirytus, czyli tam nawet 73-75%, a może nawet 78%, bo to różnie wychodzi. W zasadzie nie ma, znaczy nie w zasadzie, na pewno nie ma słabszej wersji Brukledicha niż 50%. W związku z tym to jest uczciwa destylarnia, leje mało wody do butelki. A pamiętajcie, że whisky powstaje zawsze w dużo większej mocy, tak jak słyszycie, w jakiej jest wlana do beczki. Najczęściej z beczki wychodzi z mocą przynajmniej 55%, a często dużo wyżej. A następnie jest kastrowana. Kastruje się po prostu przez dolanie wody. W związku z tym bardzo często macie tak, że w waszej butelce whisky macie przynajmniej 1/3 butelkę. 1/3 butelki to jest woda. Tutaj jest tej wody po prostu zdecydowanie mniej, za co bardzo szanuję Brukledicha. Whisky nie filtrowana na zimno, whisky nie karmelizowana, nie kolorowana, czyli mało jest tutaj oszukanych rzeczy. Widzicie, butelka bardzo nietypowa,
w bardzo dziwnym kolorze, takim morskim. No ale to są właśnie te cechy, o których mówił Jim McEwan, że po prostu ta whisky ma zaskakiwać, ma się wyróżniać, ma być inna, ma być bardzo ciekawa. Dobra, myślę, że się nachwaliłem, ale naprawdę szanuję to, co się w Brooklyn-Dicku dzieje. Nie ukrywam, że też znaczenie ma to, że byłem w tej destylarni i miałem okazję pić zarówno Brooklyn-Dicka, Port Charlotte, jak i Octomora prosto z beczki, co zawsze wywołuje u mnie ekstazę i powoduje, że potem mam bardzo miłe wspomnienia związane z takimi destylarniami. W związku z tym tak właśnie jest z Brooklyn-Dickiem i ze mną. W związku z tym, jeżeli jestem mało obiektywny, to wybaczcie, ale w końcu to jest mój kanał i mam prawo do subiektywnych opinii. Zresztą w zasadzie wszystkie opinie na temat whisky są subiektywne, umówmy się. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna opinia odnośnie whisky, bo jest to mój nos i to są moje aromaty, które ja tutaj wyczuwam. Powstrzymuję się przed dawaniem not, o czym już niejednokrotnie mówiłem, bo uważam, że już wystarczająco subiektywne są opinie, oceny nosa i smaku, a przynajmniej te mogą być w miarę przynajmniej obiektywne, tak? Bo w miarę podobne aromaty, smaki możemy wyczuwać. Natomiast noty smakowe, znaczy noty punktacyjne, czyli skala 1-10 czy 1-100, ja się nie czuję na siłach. Uważam, że trzeba by w nosie pamiętać przynajmniej ze 100 albo i 1000 butelek, żeby mieć dokładne porównania. I tak uważam, że jednego dnia coś może mi smakować bardziej, innego mniej i po prostu może to być absolutnie niesprawiedliwe noty. Dlatego wolę skończyć na opisach niż na dawaniu punktów, bo uważam, że dawanie punktów jest po prostu niewłaściwe i nie fair. No dobra, przechodzimy do nosa. Łąka, kwiaty, trochę cytrusów, trochę siana, suszona trawa, siano. Te cytrusy, ale to nie tylko cytrusy, jakaś morela, trochę miodu. Delikatne morze, subtelne, tym jakaś morska, taka lekko słonawa bryza. Trochę sera owczego, może koziego bardziej. I pomimo tego, że to nie jest dymna wersja, tu jest coś takiego dla mnie lekko. A to jest albo właśnie podwędzone, albo to jest właśnie taki skisły ser troszeczkę. Ale nadal dominantem jest przede wszystkim ta floralność, kwiecistość i trawiastość. Tylko, że mówię, to jest suszona trawa, to nie jest świeża, to nie jest taka świeżo ścięta trawa kwaśna. Usta bardzo fajne. Jest wanilia, jest toffee, ale jest bardzo dużo owoców, część cytrusów, ale jest skórka cytrusowa, skórka cytryny, ale też jest bardzo dużo słodyczy tropikalnej, mango na pewno. Mandarynka, mango, wnętrze, skórka cytryny, zewnętrze. No, ta słodka kwiatowość w nosie jest fenomenalna. Maślaność jeszcze jakaś taka, wręcz jakiś taki krem na bazie masła cytrusowy. Wybitne, naprawdę bardzo fajna pozycja. Oczywiście
To nie jest jak niesamowicie jakoś rozbudowane. Pamiętajmy, że to jest nas, to jest whisky bez oznakowania wiekowego. Jest miła, sympatyczna, bardzo dobrze się to pije, wręcz uważam, że rewelacyjnie. Cena też jest całkiem sympatyczna, w związku z tym, dlatego Wam polecam do spróbowania to whisky. Natomiast jeżeli szukacie czegoś, co będzie miało bardzo długie finisze, będzie jeszcze jakoś rozbudowane ponad miarę, no to nie, to jest prostsze, ale powiem szczerze, że jak na podstawkę, to jest genialna. To jest absolutnie genialna i nie ma o czym rozmawiać. Na dzisiaj tyle. Postaram się, żeby w miarę szybko pojawił się odcinek o Oktomorze, czyli potworze z Bruichladdich. Dzięki Wam śliczne za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.